Powiem wam tak, jestem mega f***ony. Właściciel tego laptopa też. Dlaczego? Bo zapłaci ponad 2000 zł za naprawę. Ten sprzęt podziałał tylko 4 godziny i nagle strzelił laptopa. Zgasł. I dzwoni do mnie klient wkurzony, zażenowany. Mówi, czekał tyle czasu na to wszystko, żeby to ogarniać. Powymieniać grafikę, wiramy. Jak tak można? I nagle mówi, że czuje smród z laptopa. Ja tak słyszę to przez telefon, mówię, ja pierdolę, niemożliwe, niemożliwe, żeby coś się spaliło w tym laptopie. Może coś innego, kondensator, jakaś inna sekcja, nie to co ja robiłem, na pewno nie. Mhm, taki ch... I już wam pokazuję, jak wygląda sprzęt, który wrócił na reklamację. To będzie najlepsza reklamacja tego roku. Spox 2 klnie i pierdolić to. To jest oczywiście Lenovo na RTX 3060, gdzie wymieniałem i grafikę, i VRAMy. Same części kosztują ponad 1500 zł. Jak teraz, drogi widzu, patrzysz, czy widzisz, że coś jest nie halo? Widzisz Wally'ego? Widzisz? I nagle jest to. To. A tak. To jest dra... kurwa. Jak jesteście zainteresowani w ogóle, jak to wszystko się odbywało, cofnijcie się do tego filmu w linku. Zobaczcie, a my wracamy do zgliszcz. Zapomniałem jeszcze dodać, mam dzisiaj niedzielę, a termin mam do wtorku, więc we wtorek najpóźniej muszę wysłać sprawny sprzęt, jak nie oddać hajs. Dlaczego? Bo w środę klient musi choćby nie wiem co mieć z powrotem jakikolwiek sprzęt do pracy, gry, do czegokolwiek. Więc albo pojedzie, kupi nowy, albo jego ma działać. Także czas tyka. Czekaj, muszę zastanowić się, jak zejść z tonu. Muszę się trochę uspokoić. No i drodzy państwo, co widzimy tutaj? Widzimy obraz totalnie złej sytuacji. To jest po prostu KO dla karty graficznej VRAMów. Ten MOSFET, który wymieniłem, zwęgliło go w chu. Nie dość, że MOSFET, może mógłbym powiedzieć, dobra, MOSFET się zjarał. Tutaj zjarało lamina. Ja pierdzielę. Patrz, co się dzieje. Patrz. Ja nie wiem, czy nie będzie za chwilę dziury na wylot. Pa... Ja cię kręcę, odleciał. Ja pie... Patrz. Widzicie, co się dzieje? No, 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 ja nie wierzę, nie wierzę. Wungiel, kopalnia wungla. Ty, zaraz... O... Ty, zaraz będziemy na drugiej stronie laminatu. Ja cię kręcę. Ała! Ała! Otwór! Posprzątajmy trochę to. Wygląda zajebiście. Co mogę powiedzieć teraz? Małe szanse, żeby coś takiego w tym momencie naprawić. Dlaczego? Bo jest dziura wielkości pewnie za chwilę palca. Zobaczymy. Płytę wyciągnijmy z budy i za chwilę dokonamy czyszczenia plus pomiarów. Jeszcze dodam, że Paweł grał w jakąś grę, ewentualnie na tym laptopie uruchomił program do obciążenia karty graficznej. Jakiś program do renderowania, przetwarzania obrazu. No i 3 godziny i wyciągamy płytę. I co widzimy? Masakracja, ja pierdzielę, no, no nie wierzę. Zobaczcie, nawet został ślad na tej folijce. Przypaliła się. Zastanawiacie się, jak wygląda laminat z drugiej strony? Patrzmy. Cyk, właśnie tak. Już widać dziurę. No, a to? Nie wiem, no... Nie wiem, co tu się mogło odwalić. Wszystko zrobiłem dobrze. I jeszcze dodam od siebie, patrzcie. Na GPU jest oczywiście PTM. Na CPU też jest PTM. Wszystko zostało zrobione należycie, a szlak trafił konstrukcję. I taki mam po prostu wkur... Wymieniasz wszystkie układy, wymieniasz GPU, wymieniasz ramy, wymieniasz pasty, dajesz gwarancję i co i gówno. Sprzęt działa chwilę i to jest tragedia. To wychodzi tylko teraz na to, że w przyszłości, jeżeli będziemy dostawali płyty główne, gdzie szlak trafi jakiś górny MOSFET, my zmienimy cały pakiet na nowy, to ma małe szanse na... długie działanie, no bo taka sytuacja to jest jakiś kwas. Teraz spróbujemy w ogóle zrobić tak, wyczyścić laminat, pozbyć się zwarcia i uruchomić płytę bez GPU, bez VRAMów. Zobaczymy, czy sam procesor zintegrowany jest w stanie wygenerować obraz, bo tego po prostu w tym momencie nie wiem. Więc zaczynamy kopalnię wiedzy odkrywkowej. Such a weird.
Widow tattoos from my toes to my earlobe. Was a role model, I never had a hero. I learned how to live through the stereo. Coming from where I come from, the inferior. Everything you see ain't what it appears though. Everything that I built made that from zero. Then added a zero, I am my hero. You couldn't imagine what it's like in my mind. It's beauty and catastrophe at the same time. Remember they laughed at me when it was game time. Now I know that they mad at me, I'm what you can't find. I'm not from the day, I come alive at night. I'm not what you used to, couldn't recognize. They all on the ground while I'm taking flight. Yeah, you're welcome to join me, I promise I won't bite. Things they say, they're never getting in my way. And even if I make mistakes, I will always see them through. Cause I don't wanna play your game. I had enough, I'm burning up so hot I just break your chain. You can never stop what's building up inside of me. I ktoś teraz się zastanowi, ty, po co ty to k***a tą dziurę robisz? Po co? Po co? Jaki to ma sens? Co, w tym momencie czarodziejsko zregenerujesz laminat, nalutujesz tu brakujące mosfety, może też zregenerujesz ścieżki w trzeciej warstwie laminatu i może jeszcze wymienisz znowu GPU, VRAMy i może wszystko będzie działało długo i szczęśliwie. Nie, nie będzie działało. Ja to robię tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie sam procesor jeszcze działa, czy da ten laptop obraz. A później co zrobię, to sami się przekonacie. Teraz czas na zrobienie pomiarów i ustalenie, czy w B+ jest zwarcie, bo patrzcie. Jeżeli sobie wykonamy pomiar rezystancji masy względem zasilania VRAMów, to mamy ile? No uwaga, prawy górny róg, 1 ohm, czyli co? Te ramy na pewno są spalone, przy czym zasilanie na ramy też idzie na GPU, bo to są, no niestety, współdzielone sekcje zasilające i jest kicha. Ale skoro wycięliśmy kawałek laminatu, no to jest mój palec, no, dziura wielkości prawie że palca, no spoko. Sprawdźmy teraz, gdzie jest B+. Idziemy na board view. To są nasze tranzystory, prawy górny róg, FBVDDQ podkreśnik B+. I tak patrzę, pierwszy B+, widoczny będzie na rezystorze PR4. 4020. Sprawdźmy rezystancję. Mowa o tym koleżce. Mierzymy. No i w tym momencie mamy 60 mega ohmów. Super. Zobaczmy jeszcze, jak główna sekcja B+ w całym laptopie. Czyli mierzymy rezystor pomiarowy. I tak, nie ma zwarcia względem masy. Jest bardzo fajnie. Czyli wyzbyliśmy się zwarcia. Płytę możemy spróbować uruchomić elektrycznie i dowiemy się, czy ona w tym momencie da obraz. Także szybko montujemy do budy i test. Płyta włożona do budy. Idziemy na termowizję i zobaczymy, co się stanie. Podpinamy zasilanko. Cyk. Otwieramy klapę. I puszczamy prąd. 3, 2, 1, go. To 90 mA. Nic się nie dzieje. Tego się nie spodziewałem. A dlaczego ty mi tak zrobiłeś? Serio? A dlaczego tak? Skąd te 186 mA? Może przeciąłem ścieżki szczęścia, może tu były jakieś linie komunikacyjne i koniec, game over. Tak mogło być. Ale kuku. Nie tego się spodziewałem, drodzy Państwo. Bardzo się tego nie spodziewałem. Nie pomyślałem, przy tak zwęglonym laminacie mogły dostać inne sekcje, czyli 20 V popiściło co? Nie, 3V, 5V, wszystko jest możliwe. Jeszcze raz, odpalmy termowizję i zobaczmy, co się z tej strony płyty nagrzewa. No i testujemy. 3, 2, 1, go. Tu się grzeje. Tu się grzeje. O nie! No słuchajcie, nagrzewa nam się mocno przetwornica. Ciekawe, od czego ona jest. Idziemy na board view. No niestety, kurde, nagrzewa nam się przetwornica od 3-5 V. Co za smuteczek. Jaka szkoda. Jaki przypadek. No przecież. Ej, centralnie, jaki trzeba mieć niefart, żeby wypaliło ci dziurę w laminacie, popaliło wszystkie te elementy, które pozmieniałem i jeszcze jest dodatkowo przetwornica 3-5 V trzaśnięta. No dziwne, naprawdę dziwne. Przypadek. Przypadek. Zawsze są przypadki. Tak teraz myślę, co zrobić, no miernik w rękę, zmierzmy sobie po kolei wyprowadzenie tej głównej przetwornicy. Ściąga przygotowana, nas interesuje w tym momencie pin numer 3, a jest nim linia plus 3 VLP, czyli 3 V, które są stale wychodzące na laminat. No i patrzymy, co będzie.
czyli ten kondensator. Mamy 4, mamy 5 ohmów, mamy źle. To jest, to zwiastuje problemy, ok. Teraz linia 5-woltowa, czyli z drugiej strony ten kondensator. Rezystancja wysoka. Dalej faza od 3 V. Wysoka rezystancja. I faza od 5 V. 107 ohmów. Liczmy, że może jest ok. Kolejny krok to wykonanie próby zwarciowej na sekcji 3-woltowej, bo coś na pewno będzie się grzało. Tylko co? Jakim cudem 3 V wszelak trafił? Dlaczego? Lutujemy się kabelkiem pod zworkę. Korada ustawiamy na 3 V, amperów ile damy? 2 ampery, niech będzie. I rozpoczynamy próbę zwarciową. Coś nam się grzeje? KBC. Jakim cudem KBC się spalił? Jak? Aż mi się wierzyć nie chce. No widać po tym dupku, że on. Właśnie on. Wiecie o co chodzi? Tutaj trzeba się upewnić, czy ten procesor jest jeszcze sprawny. To jest bardzo kluczowe dla tego materiału. O tym niebawem. Teraz ściągamy KBC. Zróbmy drugą próbę zwarciową. Czy teraz też się będzie coś grzało, czy już jednak nie? No i puszczamy. 63 mA poboru prądu na sekcji 3-woltowej. Myślę, że teraz jest ok. No dobra, zalutujmy nowego KBC-a, zobaczymy co się stanie. Czy płyta elektrycznie ruszy, czy jednak nie? Teraz zanim wlutujemy właściwe KBC, które już wiadomo, zaprogramuję, nie będę wam tego pokazywał, bo to było setki razy, to zanim to oczywiście zrobię, podajmy zasilanie i sprawdźmy, co się dzieje. Płyta pobiera 3 mA i czy startuje linia plus 3 VLP, czyli linia, która zasili KBC. Patrzymy w prawy dolny róg. I mamy 3 i 3 piękne, stałe, eleganckie, super. Teraz mam podstawę do tego, żeby faktycznie te KBC odpowiednio zaprogramowane wlutować. KBC mamy sukcesywnie wlutowane, podpinamy zasilankę i patrzymy, czy ruszy, czy nie ruszy. Jak myślicie? Napisz komentarz. I próbujemy. Patrzymy. O, dobra, coś startuje. 1 amper pobiera. Prąd zaczyna pływać. Tak czy nie? Tak czy nie? 950, 960. Procesor powoli, powoli się nagrzewa. Natomiast prąd też tak delikatnie leci do góry. Ale jakkolwiek można powiedzieć, że CPU startuje. O! Spadek prądu, cyk, w górę. Myślę, że to zaczyna gadać. Pierwsze światełko w tunelu jest. Podłączmy szybko płytę do budy, zobaczmy, czy będzie wizja. Płyta już w budzie. Nałóżmy nasz układ chłodzący, innowacyjny. Dziękuję jednemu z wam za niego. Mega opcja. Podpinamy. Da obraz, czy nie da? Da dzida obraz, czy nie da dzida obrazu? No, come on, pływaj. Jeśli ktoś z was myślał, że płyta z dziurą wielkości palca nie uruchomi się w ogóle, to byliście w błędzie, no bo trzeba jeszcze to pokazać. Tu jest taka
nie za wielka dziurka. Kurde, no nie? I co z tym obrazem? Halo? Po tym prądzie, który się tu odwala, widać, że on tak jakby chce się uruchomić, bo stoi ten prąd na poziomie 0,8, stoi, 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 nagle jest taki skok właśnie na 1,1, spadek na 0,5. Tak jakby procesor potrzebował jeszcze karty graficznej do tego, żeby móc się bardziej uruchomić. Ciekawe, czy pendrive będzie mrugał, jak go podłączymy. Czy jest komunikacja? Nie mruga. Nic. A czekajcie, jeszcze zobaczmy, czy on reaguje na wyłącznik. No bo jak? Ty, reaguje na wyłączenie. Jeszcze raz go włączmy. Ty, on może dał obraz, tylko ja nie zauważyłem. Może to był napis Lenovo, a tam ta kreska się zapaliła, bo stąd nie widzę, zasłania mi to. A jeszcze raz to włączę. Mogłem przegapić. Odpalamy go drugi raz. No, 1,4 pobierał. No i co? Nastąpiła śmierć kliniczna? Ten laptop robi mnie w balona. Do 3 razy sztuka. No ale on reaguje na wyłączenie, włączenie. Czyli przechodzi procedurę POST, tylko nie ma wizji. Ten laptop próbuje się włączyć, ale mu czegoś brakuje. Myślę, że cały czas winę za to ponosi uszkodzony chipset graficzny plus VRAMy, bo w BIOSie jest pewnie ustawione tak, żeby grafika tylko ta dedykowana prażyła i dlatego nie mamy wizji, ale po samym procesorze widać, że ten prąd pływa, nie jest źle. Czas się kończy, a pozytywnych rezultatów nie ma. Po co w ogóle to wszystko robiłem do tej pory? Po to, żeby dowiedzieć się, czy ten procesor elektrycznie chce działać. Wychodzi po tym przebiegu prądowym, że on faktycznie chce rozmawiać. I zakładałem, że tej płyty i tak nie uratuje, a taka dziura tutaj, no to jest kiepski żart. Możliwe, że nawet tutaj przecięte zostały jakieś ścieżki, dlatego ona teraz nie wstaje. W międzyczasie wszedłem na Allegro lokalnie i patrzcie, co kupiłem. Oferta z Legionem Legion 5 17-calowym z RTX-em 3060. Pierwotnie tam było 1400 zł około, utargowałem na 1000. Także dzięki, panie Michale. Co do przedmiotu. Na sprzedaż posiadam uszkodzonego laptopa Lenovo Legion z kartą graficzną 3060, procesorem Ryzen 7 5800, 16 GB pamięci RAM DDR4, matryca 17 cali, 144 Hz. Niestety po zakończonej pracy i wyłączeniu laptopa na drugi dzień przestał on wyświetlać obraz. Po naciśnięciu przycisku zasilania jest podświetlana klawiatura, można zmieniać jej jasność, ale na tym koniec. Po wielu próbach uruchomienia laptop był on w stanie wyświetlić logo, po czym obraz się wyłączył. Z laptopa został wymontowany dysk twardy, reszta kompletna wraz z oryginalnym zasilaczem 300-watowym. Nie podejmowałem prób naprawy, gdyż kupiłem inny sprawny laptop niezbędny do dalszej pracy. To jest ten laptop, słuchajcie, za 1000 zł, uszkodzony, ale w stanie rewelacyjnym. Powiem, że kurczę, nie wiem kto gdzie go używał, ale naprawdę spoko, żadnej rysy tu nie ma. Wszystko fajnie, pięknie, przy czym te naklejki troszeczkę takie podklejone taśmą dwustronnie klejącą, ale spoko, nieistotne. Tutaj natomiast wszystko fajnie, elegancko, no ale on się, mówię, włącza i nie daje obrazu. W większości tych laptopów Lenovo lubi się odrywać procesor, lubi się palić procesor. Zaraz wam pokażę, na czym my teraz stoimy z tym urządzeniem, bo plan jest taki, żeby ta płyta główna poszła do tej budy, a jak nie, to nawet ten sprzęt pójdzie w całości, jeśli ruszy, jeśli go naprawię, pójdzie do Pawła. Podłączmy zasilanie, zobaczmy, jak się ten sprzęt zachowuje, bo z tego co pamiętam, bardzo podobnie do tej płyty, ale sprawdźmy. Dobra, startuję. Jeden, jeden, zero, dziewięć. On się zachowuje niemal identycznie jak tamta płyta, gdzie nie ma grafiki sprawnej, ale podobny prąd, aż niemożliwe. Przy czym tam było widać po przebiegu prądu, że raz na jakiś czas są skoki, a tutaj jest taka idealna linia życia. Nic więcej. Ty, a może to RAM? Wystarczy RAM zmienić na inny. Dobra, sprawdźmy to, żeby nie było. Czasami taka głupia usterka, prosta, banalna, może się okazać, że to to. Bo tam miało być 16 giga RAM. A jeszcze sprawdźmy, czy reaguje na wyłącznik. Nie. Nie, nie gada. Ty, no jest 16 giga w jednej kostce. Spoko. Wepnijmy RAM od Pawła. I test.
No, come on, baby. Po prądzie mogę powiedzieć w tym momencie, że wygląda to niemal identycznie jak do tej pory. I słuchajcie, jaki jest plan? Bo wszystkie znaki na niebie, przynajmniej mi podpowiadają, że coś jest nie halo z płytą główną, z procesorem. Oczywiście tutaj BIOS i tak zostanie sprawdzony w międzyczasie. Rzadko się w laptopach Lenovo BIOSy same z siebie wysypują, więc to pomijamy. Tutaj zrobimy taki myk. Z tamtej płyty zabieramy procesor, robimy jego rebalink, robimy wlód do tej i test. I mam nadzieję, że to ruszy. Bo jedyne, co mnie utwierdza w przekonaniu, że tutaj właśnie jest problem w procesorze, połączeniach, to jest to, że on teraz nie reaguje na wyłącznik, a tam centralnie, bez grafiki, gadało. Tak jeszcze teraz pomyślałem, że wykręcimy układ chłodzący, zobaczymy jak wygląda płyta, spróbuję ją elektrycznie uruchomić i pomierzę, czy na wszystkich fazach są napięcia, bo może czegoś brakuje tu innego, a nie procesor, bo tak sobie od razu wymyśliłem tą drogę, że na pewno procesor. Życie wielokrotnie pokazało, że myślisz tak, a jest co inaczej. Ściągnijmy układ chłodzący. Pasta była przez kogoś wymieniana. I czy ta płyta to jest dokładnie ta sama wersja co tamta? Tam była wersja NMD562, ale rewizja 2.0 jest tu, a tam jest rewizja 3.0. Jakieś różnice może będą marginalne, zobaczymy. Zaraz się okaże, że jakiegoś gniazda nie ma, ale wyjdzie w praniu. Co do tej płyty, nie widać śladów ingerencji. Tutaj RTX 3060 z góry wygląda spoko. Ktoś pastę też dobrze doczyścił. Sam CPU, Ryzen 7. No, zobaczymy. Podajmy mu zasilanie. Zobaczmy w ogóle, co się jak nagrzewa. Czy będzie samostart, czy nie? Jest. CPU delikatnie startuje. Prąd ten na poziomie 1 ampera utrzymuje się. Nałóżmy ten krążek miedziany. GPU też widać, że startuje. Cewki od VRAMów tak samo. Sprawdźmy teraz zasilania, czy faktycznie wszystko jest, no bo czasami może tak być, że czegoś zabraknie. To lecimy po kolei. Zasilanie RAMów 1,22 V. W prawym dolnym rogu macie pomiar. Fazy od CPU 1,09. Jest git. Kolejna cewka, jest zasilanie. 0,95 obecny. Zasilanie GPU 0,75 jest. Zasilanie RAMów 1,26 jest. 0,75 VS jest. BIOS ma 3,3. Sorry, 1,8. Jeszcze jak? Pewnie, że ma. Wiadomo, że 5V, 3V to wszystko będzie stałe jak nie wiem co. No i wstępne pomiary wykazały, że wszystko niby jest, a płyta nie chce gadać. Dlaczego? No i w sumie teraz, tak jeszcze raz się zastanówmy. Czy kupilibyście takiego laptopa? On pierwotnie, mówię, kosztował 1400 zł. To była właśnie ta oferta. I żeby było śmiesznie, to był jedyny laptop na Allegro lokalnie, gdzie ten sam model, czyli 17 cali z 3060 z jakąś usterką. Dużo, niedużo, no mówię, utargowałem na 1000. Poprosiłem o obniżenie ceny, bo potrzebuję, bo jestem w patowej sytuacji. Trochę było przepychanek, ale koniec końców, dobra, udało się. Licencja na Windows jest, zasilacz jest, no to na plus. Ale czy warto było utopić 1000 zł na złoma? Jak myślisz? Kurde, dowiemy się po tym materiale na sam koniec, nie? Bo jeśli tutaj to nie ruszy, to nie dość, że klientowi trzeba oddać ponad 2000, tu mam 1000 zł w plecy. Masakra. Teraz tak, tą płytę szybko wyciągamy, ściągamy z niej procesor. W międzyczasie tego koleżkę musimy co? Przygotować pod rebalink. Natomiast oczywiście jest to Lenovo, a wiadomo z czego Lenovo słynie. Z kleju, który jest na układzie, na rogach. Zobaczcie ile oni go znowu nalali. No kurde, po prostu szok. Szok i niedowierzanie. Także zaraz się za to zabieramy.
laminat ogarnięty, musiałem regenerować pola, solder maska, przesuwanie padów, pozycjonowanie. Idziemy na wlot. Mam płytę. Zaczynam się powoli stresować. Teraz mikroskop i zobaczymy, czy ten procesor siedzi równiutko. Pierwszy bok. Złego słowa nie powiem. Po długości też wygląda spoko. Źle to nie wygląda. Dobra, idziemy na termowizję, zobaczymy, czy się będzie coś fajnie tutaj rysowało na wykresiku. Ramy wpinamy. Podpinamy wtyczkę. No i słuchajcie, puszczamy zasilanko. 3, 2, 1, go! 1,1 ampera. 1,8, 1,7, 0,1, 1,1, 1,0. O, patrz, 2,0, 1,7. Zaczyna pływać prąd. Bez kitu, zaczyna, patrz, pływa prąd. Jest, jest. Są wyżyny, są doliny, zaczyna pływać. Tak, tego mi brakowało, tak. Tak, to bardzo dobrze wygląda. Jest git, bez kitu jest git. Dobra. Odłączamy zasilanie, wkładamy szybko płytę do budy i zobaczmy, czy da obraz. Okej, cały laptop mamy skręcony. Celowo nie podpinam baterii, bo chcę widzieć, jak ten prąd tutaj w Skorada będzie się prezentował. Kurde, no. To musi dać obraz. Musi po prostu. Dobra, podpinamy wtyczkę. No i czekamy. Co będzie? Będzie dobrze, czy będzie do dupy? Ciekawe, ciekawe. No prąd musi pływać. Musi pływać. Niech mnie nad nie wkurza. No, dawaj, dawaj. Maleńki, dawaj. Paweł musi dostać laptopa sprawnego. Choćby nie wiem co. Jest napis, jest Legion, dał napis. How dare you, ty? Udało się. Pierwsza faza zakończona pozytywnie. Ten złom się obudził. Inwestycja w kwocie 1000 zł opłacała się. Powiem wam tak. Tak śmiechem, żartem, wyjdę na tym centralnie na równe zero. Przy czym to klient dostanie na sam koniec sprawny produkt, a ja jestem zerem w tym momencie, ale to. Dzisiaj jest już późno. Do sprzęta wrócę jutro, poinstaluję mu, wiadomo, Windows sterowniki, odpalimy mu obciążenie NVIDII, niech to chodzi 8 godzin non-stop, niech go wali na moc, niech będzie moc z nim, niech pokaże, że ta grafika jak ma działać, to niech działa jeszcze długo. Także teraz wszedłem do BIOSa, widzi NVIDIA GeForce RTX 3060, może nie potęga, nie kozak, ale grafika do wszystkiego, do zwykłych zadań. No i właśnie tu w BIOSie mamy opcje switchable i discrete. I właśnie jak w tamtym laptopie przestała nam działać grafika dedykowana, bo zabrakło nam określonych sekcji zasilających, dlatego on się włączał, reagował na włącz, wyłącz, no ale kurde nie ruszał. No i widzicie, CPU z tamtej płyty poszedł tutaj. Jutro testy. To jest 300-watowy zasilacz do tego Lenovo. Słuchajcie, no naprawdę, to już nie są takie malutkie, cieniutkie, fajne zasilacze. Nie, to jest duży koń, kurde, tym jak kogoś by tak zwrócił, no to nie polecam. Dobra, podłączmy go. I w międzyczasie, słuchajcie, mieć ogarnął wszystko. Termikę, PTM-a, termożele, wszystko od A do Z zrobione tak, jak trzeba. To ma działać. I wykonajmy jakieś sensowne testy. Zobaczymy, ile on wykręci na budziku, ile będzie punkcików. Na pierwszy ogień Cinebench R23 i lecimy. Oczywiście w laptopie jest włączony performance mode, czyli ten z szybszymi zegarami. Zobaczymy, ile on wykręci ten koleżka. Ja obstawiam, że Ryzen 7 5800H, liczmy, że 11200 punktów to będzie już taka górna półka, myślę, dla tego procesora, ale pamiętajcie, im więcej, tym lepiej. A jakie temperatury w ogóle w międzyczasie on notuje? 89 stopni, ale nie ma, co najważniejsze, dławienia termicznego rdzenia. Nie ma tych czerwonych pól, także jest git. O kurde, 12367 punktów, jest więcej niż myślałem.
powiem wam tak, co jak co, ale Lenovo jakimś dziwnym cudem tak naprawdę osiąga więcej punktów niż laptopy konkurencyjne. Nie wiem dlaczego, ale centralnie czy GPU, czy CPU w tych laptopach jest zawsze troszeczkę bardziej to wyżyłowane. Może przez to się bardziej psuje? Nie wiem, choć się domyślam. Przychodzi czas na mój jeden z najbardziej ulubionych benchmarków, tych testerów. Wali benchmark i opcja Extreme HD. Palimy dziada. I jaki mamy wynik? O kurde, 4422 punkty. Powiem wam tak, grubo. Pokażę wam jeszcze tabelę wydajności, taką, którą sobie my wewnętrznie w serwisie robimy. Ranking tych kart, co ile wykręciło. No i muszę przyznać, że nasza 3060 nie jest najmocniejsza. Myślałem, że 3060 to już tak jak osiągnie te 4400, to jest górna puła. No nie, nie, nie. Zobaczcie, mamy tutaj Legiona 517 cali, w sumie taki sam laptop jak ten. Ma 4765 punktów. Jakim cudem? No i w sumie to jest ta sama konstrukcja, bo ten sam procesor. I Cinebench 12574. Także widzicie dużo cyferek wszystkiego. Jak jesteście zainteresowani, zróbcie test u siebie, napiszcie w komentarzu, jaki wynik wasz sprzęt osiąga, bo tutaj jest naprawdę spoko. To jest dobra opcja, nie ma bata. Zobaczmy jeszcze w HW Info, czy było coś na czerwono, czy nie. Maksymalna temperatura na CPU 93 stopnie wysoko. Dysk się przegrzał. Na czerwono temperatura. 75 stopni dysk miał. Pewnie bez układu chodzącego, więc dlatego. A i ważna kwestia. Ile watów pożerał GPU w max stresie? Bo oczywiście HW Info to potrafi zarejestrować. W tym wypadku 130 watów pożera ten RTX 3060. To jest naprawdę fajna opcja. Bardzo, bardzo fajna. Mieliśmy nawet jednego klienta, który BIOSa sobie wgrał. Niby z lepszej wersji, mocniejszej, gdzie odblokował sobie te TDP. Jak się skończyło? Laptop zgasł. Więc radzę nie kombinować z wideopiosami do kart graficznych, bo bywa różnie. Na sam koniec musimy przywalić klasykiem. Furmark w wersji 1.38. GPU Stress, Go. I patrzymy, ile FPS-ów? 138. Robi wrażenie, nie ma co. Słuchajcie, uznaję, że laptop działa, jest w pełni sprawny, w takiej formie go wysyłamy. Nie mam w ogóle pojęcia, jakim cudem w tamtej płycie szlak trafił kabeca. Może klient, nie wiem, podłączył jakiś gówniany zasilacz, może jakiś przeskok napięcia, ubiło kabeca, poszło na sekcję, spaliło MOSFETa, którego ja wymieniałem. To sobie tak tylko głośno myślę. Szanse niewielkie, ale kto wie. Także koniec końców ja wychodzę na zero, bo takie są fakty, ale przynajmniej mówię, klient będzie zadowolony i tego się trzymajmy. Także jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz dlaczego, zostaw komentarz i do następnego. Cześć, hej!